Niemcy, 101-latka pierwszą zaszczepioną osobą koronawirus w Niemczech. 101-latka z Saksonii i Anhalt pierwszą zaszczepioną osobą. Mieszkanka domu spokojnej starości Edith Kwoizalla z Halberstadt w Saksonii i Anhalt ma 101 lat i jako pierwsza osoba w Niemczech została w sobotę zaszczepiona przeciwko koronawirusowi, informuje dziennik Bild. W ośrodku opieki dla seniorów w Halberstadt także inni mieszkańcy i personel pielęgniarski zostali już w sobotę zaszczepieni szczepionką firmy Pfizer-BioNTech. Szczepienie przeprowadził dr Bernhard Ellent. Odbyło się to przed oficjalnym rozpoczęciem szczepień w Niemczech, planowanym na niedzielę. Centra szczepień są gotowe do pracy, zespoły szczepień są na miejscu, poinformował w sobotę rano minister zdrowia Jens Spahn. Chcemy zaszczepić tak wiele osób, aby wirus nie miał już szans, podkreślił. Minister przypomniał, że najpierw zostaną zaszczepione osoby powyżej 80 roku życia, a także personel szpitali. Młodsi i zdrowsi muszą być cierpliwi i nadal będą musieli ograniczać kontakty, przypomniał. Spahn podkreślił, że szczepienia są bezpłatne i dobrowolne. Do końca roku do Niemiec ma zostać dostarczonych 1,3 milionów dawek szczepionek Pfizer. Według Spahna w styczniu powinno być ich prawie 700 tysięcy. Tygodniowo.